Kochani, witam Was w 13 odcinku podcastu Marketing Ludzkim Głosem. Jeżeli tak jak ja wierzysz, że skuteczna komunikacja powinna opierać się na wzajemnym zrozumieniu i pokornym przyznawaniu się do niewiedzy, dobrze trafiłeś. Marketing Ludzkim Głosem to podcast, w którym wraz z moimi gośćmi poruszam tematykę marketingu, internetu i biznesu językiem zrozumiałym dla każdego. Zapraszam. Łukasz Wołek. Cześć, jestem Max Michalczak z Agencja Banana. Cześć, witaj, Łukasz, witam państwa. Dzisiaj mamy słowo CI, po polsku. Jakie jest rozwinięcie CI ki Wiesz, co po polsku? No to po polsku to jest w ogóle tożsamość firmy, ale rozwinięcie tego skrótu to jest, słuchaj, Corporate Identity. Taki <noise> łamaniec językowy, więc <noise> taki taki łamaniec raczej jest niestosowane. Zazwyczaj się mówi Cajka, tak? Tak. Często jest mylona tak naprawdę albo inaczej, utożsamiana tylko i wyłącznie z księgą znaku, tak? Księgą znaku, czyli księgą, która opisuje dokumentem najczęściej PDF-owym, który PDF-owy, czyli po prostu no, dokument PDF, tak? który pokazuje logotyp, tak? Logo tak. firmy, w jaki sposób stosować, jakie kolory, jakie odstępy i tak dalej. Ale Cajka to jest coś więcej. To jest dużo, dużo więcej, bo to mm. jest, słuchajcie, po prostu zbiór wartości, zasad, które są istotne dla pracowników, menedżerów i które wiążą się stricte z naszą firmą. Czyli opisuje po prostu całościowo. To opisuje firmę, opisuje ona, wizerunek ona firmy. całościowo. Op Przede wszystkim opisuje nam powszechne, zrozumiałe cechy, mhm. których używają pracownicy, by opisać firmę, jej produkty, klientów, inwestorów. No generalnie wszystko, co się wiąże z naszą firmą. Okej, okay, tylko prawdę mówiąc, to bardzo w mojej historii, tak, mhm. niewiele firm przesyłając nam tak zwaną, właśnie cik E, przesłało nam informację, taką właśnie sz, szeroką księgę, tak? To, to jest globalny problem. Ja się z tym spotykam na każdym kroku. Bo pierwsze, to... mhm. często jak zadasz pytanie firmie, mhm. firmie, która jest od lat na rynku: kim jesteście? Mhm. Czym się zajmujecie? Jak to robicie? Gdzie chcecie dojść? Dlaczego w ogóle istniejecie? Dlaczego? To nagle mamy do czynienia z pustką. Mhm. Wiesz, działamy od piątku, od poniedziałku, przepraszam, od, poniedziałku, od piątku to działałem, w tak. Wisle, jak były mecze w ekstraklasie. <grym> od piątku do niedzieli. Do poniedziałku o, tak. czasami w tym e, Tak. E, od poniedziałku do piątku wiemy, jakie cele chcemy zrealizować w tym roku, ale to zazwyczaj są jakieś cele sprzedażowe. Mhm. Wiesz, Excel i tak dalej, tam wszystko krąży na tych spotkaniach menadżerów. Natomiast dlaczego to chcemy zrobić? Jak to chcemy zrobić? Dlaczego to robimy? Co chcemy ulepszyć? Naprawdę, wiesz, to jest i kim jesteśmy, i kim chcemy być, i gdzie się widzimy za kilka lat. To naprawdę jest bardzo trudno uzyskać odpowiedź na te pytania, choć wydają się naturalne. Dokładnie, no bo jeżeli. Po co w ogóle jest corporate identity? No jest raz po to, żeby wszelkie działania, które firma robi, które robią różne departamenty dużych firm, szczególnie globalnych, żeby wszelkie działania zmierzały ku jednemu celowi, tak? Eee, żeby były, nie, inaczej, żeby zmierzały w jednym kierunku, prawda? Żeby, tak, to, żeby nie. to nie było takie rozstrzelanie. Cele, cele co, mogą być różne, ale chodzi o to, żeby, żeby kierunek... Żeby cele były spójne, prawda? Tak, 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 mhm. tak, 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 żeby to było spójne. Wiesz, ta tożsamość, mhm. o której mówimy... To ona może zostać po, podzielona na komunikację, taką, która jest werbalna i niewerbalna. Co mam na myśli? Że do komunikacji werbalnej możemy zaliczyć, wiesz, nazwę firmy, hasło reklamowe, artykuły mm. na firmowym blogu, teksty w mediach, nie wiem, nasze kanały w social mediach, mm. wywiady z zarządem. Czyli no. taka identyfikacja po prostu określa, jak to robić, w jaki sposób pisać te teksty, w jaki sposób. Przede wszystkim, Powinniśmy... przede wszystkim wiesz, hmm. o czym i w jaki sposób. Hmm. Dam ci przykład, nie wiem, firmy X hmm. i jej dyrektor handlowy mówi tak: w wywiadzie, naszym celem na przyszły rok jest wejście na rynek rumuński. Hmm. Po czym wiesz, dzień później wywiadu udziela prezes i mówi, naszym celem jest przede wszystkim na wejście na rynek słowacki. No to jeżeli jestem inwestorem bądź. Klientem. To po tych dwóch dniach zadaje sobie pytanie: To właściwie na który rynek wy chcecie wejść? Mhm. No i zobacz. Już mamy rozmyty komunikat. Ta komunikacja jest niespójna. A jeszcze odpukać, gdybyśmy na jeden rynek weszli z takim logotypem, a na drugi z innym, i tu z takim hasłem, a na, a na innym z jeszcze innym, to nam się to w ogóle rozmyje. Możemy to zrobić. Oczywiście, bo może być tak na przykład, że rynek rumuński jest na tyle inny od rynku polskiego czy słowackiego, że hasła, które funkcjonują w Polsce, tam się nie sprawdzą. Mhm. Tylko musimy to zrobić w sposób przemyślany, a nie przypadkowy. No tak jak robimy dla Tesco, prawda? My dostajemy yy, z centralnej Europy, tak, Tesco CE, pewne teksty. Wiemy, jaki jest kierunek marki i je, to się tak mówi, lokalizujemy na rynek polski, prawda? Tak, oczywiście. Natomiast wrócę, bo jeszcze nie dokończyłem, bo są też te formy Niewerbalne i tu mamy logotyp mm -hmm. bądź Sygnet. Pozdrawiamy Bartkę. On. Wiem, że będziesz o, o tym mówił też w następnych odcinkach już z naszym szefem kreacji i grafików, więc tutaj nie będziemy zdradzać. Ja też pozdrawiam, Zofu Jest i Bartek, wielki fan Juventusu. I brandingu. I brandingu, słuchajcie, a o Juventusie będziemy mówić za chwilę, bo to jest doskonały przykład. To jest król pisma. To jest kolorystyka wszystkich materiałów, które są związane z firmą. Ale to jest nawet wygląd biura. To jest wygląd samochodu. Wiesz? Ubiór. Na, ubiór. W no, tak, tak, jest, tak, tak, tak. Dobra, ale teraz tak, właśnie wracając do, 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 do sedna, tak? Kurczę, to też było sedno. <laughs> ale jaka jest rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, że tylko globalne firmy mają tą CI-kę tak naprawdę tak dobrze rozwiniętą, czyli opisującą po prostu. Jakby krok po kroku, prawda? Krok po kroku, czyli tak. jaka jest tożsamość firmy, tak? Jakie, jakie, są, jakie firma wyznaje wartości? I, idąc dalej, jak firma powinna być komunikowana, właśnie werbalnie, tak? Jak firma powinna być komunikowana wreszcie wizualnie? I tutaj dochodzimy do, 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 do logotypu, do kolorystyki, materiałów do kroju pisma. A rzeczywistość jest taka, że przynajmniej na, na, z mojego doświadczenia, że ta CIA sprowadza się zazwyczaj do tak naprawdę księgi znaku, tak? czyli do tego ostatniego elementu, którym jest, którym jest logotyp. No ale to powiedzmy jest, powiem tak, nie ma co się dziwić, bo generalnie przygotowanie cijki i w ogóle praca nad określeniem wizji firmy, misji firmy, wartości. Sam to robię, jeżeli chodzi wiesz, o markę Eura 7, markę Abanana, tak, bo się angażuje tutaj bardzo mocno w, w te nasze wewnętrzne projekty. No, przy takiej małej organizacji, jak my to już jest trudne, tak? To co dopiero powiedzieć o, o dużych firmach, tak, które się rozwinęły, które jakby siłą rozpędu zdobyły rynek, prawda? I, i, i teraz powiedzmy, no, ta, ten CI jest po prostu, sprowadza się do. Księgi znaku, o ile jest księga znaku, bo często powiem, to w ten sposób, że jest teraz, logo, logo teraz jest. Korelu. Wbijamy, wbijamy mocną szpilkę w branżę czy w rynek, ale rzeczywiście tak jest. To jest trochę też wynikiem tego, o czym mówisz, to jest jedna rzecz, ale, ale druga to wynikiem tego, że polski biznes cały czas się rozwija, on cały czas do przodu i, i, i nasi prezesi, marketingowcy mają takie wyobrażenie, i handlowcy, że że my jesteśmy w tyle za Europą mhm. i tak ją staramy się dogonić, przegonić, że zapominamy o wartościach, które w Europie, w globalnych markach są fundamentem do dalszych działań. Czyli wiesz, my budujemy wieżowiec, nie mhm. mając często fundamentu. Tak, to, ale to wynika też z tego, że inaczej zachowują się gospodarki rozwinięte, a inaczej rynki rozwinięte, a inaczej rynki wzrastające, prawda? My można powiedzieć, że. No, jesteśmy na tym etapie, gdzie, gdzie już dochodzimy do, do rynku rozwiniętego. Natomiast na zachodzie firmy bardziej zwracają uwagę na, na budowanie firmy w oparciu o wartości, w oparciu o misję, wizję, ponieważ nie mogą konkurować tylko i wyłącznie na tej płaszczyźnie produktowej, czy, czy tam jakby samego produktu, samej usługi, prawda? Tak. No, ale ja myślę, że to, wiesz, ten odcinek dobrze, że powstał teraz, bo, bo to jest temat, który na pewno będzie się rozwijał. Tak? To znaczy na pewno coraz więcej firm będzie y, starało się konkurować y, nie tylko produktowo na półce, ale też właśnie poprzez odpowiedzenie sobie pytanie dlaczego. Tak? Dlaczego one funkcjonują, dlaczego ta marka funkcjonuje, jakie wyznaje wartości, jaka jest wizja tej marki, jaka jest misja. Tak, gdzie chcą dojść? Gdzie się widzą za, za rok, za dwa lata? Jak zmieniają świat tak naprawdę? Tak, no, finalnie oczywiście, tak. Mm. Tak, tak. Zdecydowanie zdecydowanie się tutaj z Tobą zgodzę. Powiem tak. Jak to ja, robią? Ja, ja, ja to, to <laughs> też, ale ja zachęcam przede wszystkim wszystkie firmy do tego, żeby naprawdę znalazły czas, powiedziały sobie, sobie stop i. Przemyślały pewne rzeczy. Dlaczego? Bo nigdy nie jest za późno. Dlaczego nigdy nie jest za późno? Słuchajcie, jest wiadomo, że sport jest mi bliski. Nie chcę też dawać tutaj przykładu firm, które są na polskim rynku. Mhm. Dlatego skupimy się na marce, na klubie, który jest słuchajcie, już od 1 listopada 1897 roku we Włoszech. Mhm. Dzisiaj, kiedy mówimy o Juventusie, to mówimy o klubie, który ma renomę no już praktycznie na cały świat. Znaczy, praktycznie. Ma renomę ogólnoświatową, zwłaszcza od kiedy dołączył e, do nich Ronaldo, przeszedł. Z... który z Polaków grał w Juventusie? Słuchaj, no oczywiście. No, przede wszystkim grał z Bigniew Boniek, prezes A. Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pozdrawiam. A przy okazji dziś bramkarzem Juventusu jest Wojtek szczęsny. A. Także wiesz. No, Maciej szczęsny. To jego ojciec, to jego ojciec. Żartuj, ale kiedyś tak właśnie w telewizji ktoś wypalił. <laughs> że... Tak, tak. Zdarzają się, zdarzają się <laughs> takie pomyłki, bo, bo ojciec również jest znany. Natomiast no, Wojtek tam zastąpił wielką gwiazdę, legendę wręcz włoskiej piłki i, i Juventusu, czyli. Gianluigi Buffon, doskonały bramkarz, który dzisiaj jest w Paryżu, no a Wojtek jest pierwszym bramkarzem jeszcze Juventusu, bo tam raz idzie mu lepiej, raz gorzej. Ale Włosi go cenią. Natomiast, bo już odbiegamy zupełnie, słuchaj, odbiegamy zupełnie od, od tematu. Juventus zdecydował się na taki bardzo ciekawy zabieg, ponieważ ostatni raz swój herb zmieniał w 2004 roku. I po 13 latach postanowił herb zmienić na logotyp. Z tego logotypu wykrojono jeszcze sygnet, jak tutaj nam ładnie tłumaczył i wspominał Bart. I co się stało? No 2004 rok to Facebook tutaj powstał, to może no dlatego, widzisz. tak? Tak. Zmiana epoki. I teraz widzisz. Czy to była tylko zmiana logotypu? Czy to właśnie ten PDF, o którym mówisz, gdzie tam wiesz, mamy zapisane mhm. te logotypy i tak dalej? Nie. Juventus sobie postawił jeden konkretny cel: że ten nowy logotyp może zostać prawdziwą, globalną marką i przyciągnąć uwagę nowych fanów. Ale widzisz, patrz, jakie sprytne zagrania. No to nie było tak, że oni zatrudnili Ronaldo, tak? I sobie pomyśleli, dobra, mamy Ronaldo, to w takim razie teraz zmienimy herb, tak? Tylko te działania najprawdopodobniej na pewno były zaplanowane dużo wcześniej. I tak naprawdę, Ronaldo jest takim taką wisienką na torcie, która ma tak naprawdę spowodować promocję tego logotypu. Całego klubu jako marki? Całego klubu, tak. tak. Całego klubu jako marki. Ja tutaj się posłużę danymi, które przedstawia na swoim blogu foodblogger.com Rafał Lewiedziński, Człowiek, który jest bardzo mocno osadzony. Między innymi w marketingu sportowym mm. jest na co dzień w Hiszpanii, jest wielkim fanem piłki nożnej i jest ekspertem telewizyjnym. I słuchajcie, Juventus za cel numer jeden postawił sobie rozwój biznesu. Uwaga! W Ameryce Północnej, mm. USA i Meksyk, w Azji, Chiny i Azja Południowo-Wschodnia oraz Australii. Podpisał umowę regionalne, sponsorskie z chińską wodą mineralną, zakłady bukmacherskie z Filipin, azjatycka filia Kosty to jest takie włos włoskie przedsiębiorstwo żeglugowe. W grudniu ogłosił początek umowy licencyjnej z agencją IMG na sprzedaż online swoich oficjalnych produktów w Chinach, Japonii, Australii i Nowej Zelandii, w tym odzieży casualowej, czyli po prostu zwykłych bluz, dżinsów, koszulek i tak, tak dalej, codziennych. Więc zobacz. A jest napisane, jaka firma konsultingowa przygotowała strategię rozwoju, bo generalnie to też się nie wzięło tak od czapy, nie, że tak powiem, że akurat że... na te rynki, prawda? Nie, oczywiście, że nie. Co więcej, zostało to poprzedzone podpisaniem umowy z japońskim producentem gier, mhm. C-Gamesem, i logotyp istnieje na, na tyle koszulki. Co więcej, w lipcu 2018 roku podpisali dwuletnią umowę regionalnego sponsoringu z bankiem z Chin. 11. największym bankiem w Chinach. Więc wiesz, zobacz, to jest cały, cały, cały proces. Oni chcą dzisiaj rywalizować nie z Barceloną, nie z Realem Madryt ale z NBA, z HBO, z Netflixem, z eSportem. Ta ekspansja jest po prostu ogromna. Co więcej, podpisali umowę z Netflixem na dokument, który obrazuje cały, cały sezon i to, co się dzieje w Juventusie Turyn. Budują, czy wybudowali swoją nową siedzibę. Od razu wystartowali, słuchajcie, z y, żeńskim y, zespołem, który co więcej w pierwszym sezonie wygrał kobiecą Serie A. Dobra, ale jak to się przełożyło na finanse? Oni musieli dużo pieniędzy też wydać na Ronaldo, tak? Tak, ale Ronaldo był później hmm. niż te działania. I teraz uwaga, co się wydarzyło. 1 stycznia powstał taki raport jak KPMG, który mówi, że Juventus jest wart. 1,2 miliarda euro. Wartość klubu wzrosła w porównaniu do zestawienia z, zeszłego, z roku wcześniej, rok do roku, o 24%. Hmm. To najwyższy wzrost w top 10 klubów Europy, po Tottenhamie, tam był wzrost o 26%. Hmm. I to nie jest koniec dobrych wiadomości dla tego klubu. Przychody klubu przekroczyły barierę 400 milionów euro. 422 miliony euro dokładnie. Co oznacza wzrost o prawie 20% sezon do sezonu. Zysk netto klubu to skok z 4 milionów do 43 milionów euro. O kurczę, co tutaj faktycznie. Czyli mamy 975% wzrostu rok do roku. To zysków, tak? Więc to nie, nie, nie obroty, tylko zyski. Nie, no. to jest. Bartek cieszysz się? To jest zysk netto więc ogromne słuchajcie ogromne kontrakty reklamowe wszystko przemyślane spójność komunikacji naprawdę no a jak wygląda jestem polski podrażeni. rynek jak wygląda polski rynek czy jak myślisz, identyfikacji ile, identyfikacji tutaj właśnie w w branży klubów piłkarskich czy tutaj mamy jakieś szanse żeby w ogóle wiesz kiedykolwiek z Juventusem móc konkurować Myślę, że wiele, wiele lat przed nami. I nie chodzi to tylko i wyłącznie o tą identyfikację. My dzisiaj kluby traktujemy też bardziej jako kluby. To po prostu jest, wiesz, kilkanaście, kilkadziesiąt osób zatrudnionych w biurach, w marketingu kilka osób, rzecznik prasowy, jakieś biuro prasowe. Wiesz, staramy się tworzyć akademię, staramy się, żeby to wyglądało profesjonalnie i to bardzo. Profesjonalnie zaczyna wyglądać, ale to jest zupełnie inna skala. Nie ma takiej myśli traktowania yy, klubu jako. Nie, kluby, nie, Łukasz, kluby robią bardzo dużo. Sama ekstraklasa, polskiej związek piłki nożnej, ale w szczególności ekstraklasa, która odpowiada za kluby ekstraklasy, robi bardzo wiele. Spotykają się, są szkolenia e, przynajmniej raz, dwa razy do roku, gdzie zapraszani są najlepsi, najlepsi eksperci na świecie. Natomiast Wiesz, dzisiaj mamy dyskusję taką, bo Robert Kubica wraca do Formuły 1. I mhm. czy to dobrze, że Orlen wyłożył 10 milionów euro za wejście Roberta do Formuły 1 i za reklamę? My nie znamy jeszcze świadczeń, które za tym pójdą do końca, ale mhm. naprawdę wejście do Formuły 1 za 10 milionów euro to jest promocja. Natomiast środowisko, wiesz, jest oburzone, bo mówią no zobaczcie, ile mamy innych sportowców, ile hmm. mamy lekkoatletów. Oni rzeczywiście nie mają pieniędzy, nie dostają pieniędzy albo takich wynagrodzeń. Muszą trenować często w rzeczach, które, które sami kupują. Ale ile to jest 10 milionów euro? To jest małe osiedle domków jednorodzinnych w Polsce, prawda? W skali całego kraju to jest... Na jakim, jakim osiedle ty mieszkasz? <laughs> nie, ale tak zupełnie, do, do, czego, do czego zmierzam? Że dzisiaj Juventus... To jest przedsiębiorstwo. Budżet ponad 400 milionów euro mm -hmm. i zatrudnionych. Uwaga. Zgadnij, ile osób. Juventusie Turyn, w klubie. W swoim klubie we Włoszech. 150. Ponad 700 osób. O kurczę, to faktycznie. No. Wiesz. Czyli co, życzymy na koniec tego podcastu naszym klubom, żeby miały yy, żeby myślały też pod kątem takiej Nie przyszłościowej, tej tak, kluby, tak, kluby, wiesz, kluby to jest, to jest to jest dalej. Biznes musi się zmienić. Biznes musi patrzeć, patrzeć szerzej, mhm. patrzeć głębiej, z pewnego rodzaju wrażliwością i być pełny pomysłów. Mhm. I to spowoduje, że będą czuli odpowiedzialność za to, co robią. Będą wiedzieli dlaczego to robią, i będą wiedzieli, gdzie chcą być za kilka lat. Dzisiaj Orlen, zobacz, Orlen jest atakowany za to, że pomaga, że daje 10 milionów euro. Ale na przykład sam totalizator sportowy z e, loterii takich jak Lotto daje kilkaset milionów złotych na sport w Polsce rok do roku. Mhm. No i tu. Dobra, nie ma, dobra, dobra, ale słuchaj, zejdźmy na ziemię trochę, tak? Jeżeli słuchają na Słuchacze, którzy po prostu prowadzą jakieś swoje firemki, firmy, biznesy, małe startupy, ja mam taką propozycję i, i naprawdę apeluję do Was, <laughs> myślcie perspektywicznie, to znaczy, zachowujcie pewną spójność, pewną, pewien porządek w materiałach. To znaczy, jeżeli ktoś wam zaprojektuje logotyp, nawet jakiś znajomy, to przygotujcie ten logotyp w kilku formatach zarchiwizujcie sobie go gdzieś, żeby do wszelkich materiałów był wysłany do, 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 do firm, z którymi pracujecie, które wam mówią, nie wiem, plakaty, ulotki, filmy jakieś, żeby była jedna wersja logotypu, żeby wasza komunikacja była po prostu już na samym początku spójna, ale zacznijcie też od tego pytania, dlaczego w ogóle nasza firma funkcjonuje, wymyślcie jaką macie wizję, misję, jakby określcie to, no bo to jest często tak, że firma funkcjonuje, prawda, powstała z jakiegoś powodu, ale nie nazywa tego, prawda? Nie, co więcej je... jest w stanie generować zyski, dzięki czemu tak, utrzymuje się tak, na rynku. Tak, tak. Ale że ci przerwę. Jeżeli tego nie tak. będzie i taka firma zwraca się do, o pomoc do agencji, przysyła doskonały brief nawet, hmm. to wiesz, my też możemy mieć problem z dostosowaniem komunikacji albo uznamy, że ta komunikacja jest jak najlepsza w obecnej chwili, natomiast nie znając tła nie znając tej całej identyfikacji związanej z firmą, mimo, że my robimy dodatkowe researche, zadajemy mnóstwo pytań i tak dalej, zgłębiamy to, bo wiemy właśnie, zdajemy sobie sprawę z tego, że powinniśmy wiedzieć jak najwięcej, to możemy błądzić. Jak będziemy mhm. po prostu tracili czas na naprawianie tego, co powinno być już dawno przygotowane, to tak naprawdę klient może w pewien sposób nie tyle stracić pieniądze, ale mógłby zyskać więcej niż zyska finalnie. Dokładnie. I z tym Was zostawiamy. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinku. Dzięki. Dzięki.